Po zdobyciu pasa WBC International stałeś się niejako pretendentem do tego, żeby zawalczyć o pas WBC, o ten właściwy pas mistrzowski. Powiedz, jak myślisz, kiedy może dojść do takiego pojedynku? To po pierwsze, a po drugie, jak oceniałbyś szansę w swoim ewentualnym kolejnym starciu z Adonisem Stevensonem, z którym co prawda przed rokiem przegrałeś, no ale zaprezentowałeś się z bardzo dobrej strony. Tak, za Donisem chciałbym się zmierzyć kolejny raz. Myślę, że dojdzie do tej walki w 2016 roku. Może początkiem, może w połowie, ale na pewno będzie to 2016. To po pierwsze. Po drugie, na pewno Adonis jest niewygodnym pięściarzem. Ja jestem teraz na pewno dużo mądrzejszy po, po walce z nim i po dwóch walkach, które, które stoczyłem z Nungbu i z Chavezem. Na pewno jestem teraz mądrzejszym pięściarzem, lepszym pięściarzem i będę chciał pokazać mu, że w tym rewanżu to ja będę lepszy. Wspomniałeś przed momentem, że otrzymałeś tą walkę, o, propozycję walki od Ala Haymona 12 czerwca w Chicago, ale nie, nie, nie przyjąłeś tej propozycji, tak? Zdecydowałeś, że, że ją odrzucasz? Było za mało czasu na przygotowania, twoim zdaniem? E tak, no znaczy ja potrzebuję zawsze po walce troszeczkę odpoczynku, nie tyle może fizycznego, ale też psychicznego, tak. Dlatego 7 tygodni to było za, za krótki czas, żebym po tym długim i tak naprawdę męczącym obozie do walki z Chavezem walczył zaraz kolejny raz, tak. Także nie potrzebowałem jakby tej walki i. i ta data w ogóle nie, nie wchodziła w grę, dlatego y, y, elegancko podziękowałem i, i walczę września lub październik. Mhm, czyli powrót na rynki jesienią. A czy masz jakiegoś y, na oku jakiegoś wymarzonego rywala, jakiegoś potencjalnego przeciwnika, z którym chciałbyś się zmierzyć? No, naprawdę, wymarzonym rywalem byłby Stevenson. tak to, y, y, i, I rewanż, już teraz rewanż y, o, o pas y, Mistrza Świata w Federacji WBC. Y, z tego co wiem, rozmawiałem z moim menadżerem, promotorem, no naprawdę na razie do tego nie dojdzie. Trzeba stoczyć jeszcze jeden pojedynek września, październik, Rywal na tą datę, no zobaczymy. Jest, jest naprawdę duża i ścisła czołówka, teraz w wadze, wadze półciężkiej i na pewno będzie, będzie kogo wybrać. Dariusz Michalczewski podkreśla, że teraz po tym zwycięstwie z Chavezem jesteś bardzo blisko tego bokserskiego szczytu bardzo blisko, że właściwie pas mistrza świata masz w tym momencie na wyciągnięcie ręki no ale z drugiej strony ty sam najlepiej wiesz, ile kosztowało to ciebie treningu, ile pracy, ile wyrzeczeń. Powiedz, czy były chwile załamania? Czy były takie momenty, kiedy myślałeś, żeby rzucić to wszystko, że nie dawałeś rady? Tak naprawdę taką chwilę załamania miałem po przegranej z Derekem Findlayem. To był chyba 7 lub 8 rok. W 2008, 2008. 2008 mhm. kiedy, kiedy przegrałem walkę przed czasem i, i wtedy był taki moment, że pomyślałem sobie, może to nie dla mnie tak. Taki moment, tylko moment, tak? Pojechałem na wakacje, tam odpocząłem, jakby zestartowałem się troszeczkę. Wróciłem do Chicago. I postanowiłem, że będę zmieniał kategorię wagową, że idę do góry, yy, będę mocniej ćwiczył, yy, jeszcze, jeszcze ciężej przekładał się do treningów i, i daję sobie jakby jeszcze jedną szansę. Tak. No i był to, był to yy, że tak powiem, była to trafna decyzja, zmiana kategorii wagowej i, yy, i zacząłem wygrywać walkę za walką, walkę za walką, także w tej, w tej przez chyba tam w 2009 czy 2010 roku miałem chyba 10 walk wygranych i wszystkie przed czasem, także yy, ta waga, waga półciężka jest jakby yy, stworzona dla mnie jak na razie i, i, i na razie w niej zostaje Ta porażka z Finlayem z 2008 roku, o której przed chwilą wspomniałeś, to była twoja druga porażka. No na koncie masz... Trzy przegrane walki zawodowe. Czasem w życiu bywa tak, że porażka daje więcej niż zwycięstwo, bo pozwala zanalizować błędy, zauważyć je, wyciągnąć wnioski i walczyć lepiej i być lepszym sportowcem. Powiedz, czego Ciebie nauczyły te, te trzy porażki? Te trzy porażki na pewno nauczyły mnie, że tak jak mówisz, trzeba wyciągać wnioski z każdej porażki, że nie można się poddawać i co cię nie zabije, to cię wzmocni, tak? dlatego y, ta pierwsza porażka na punkty tak naprawdę w tej pierwszej, pierwszej porażce w karierze zawodowej. Y, była to bardzo bliska walka i moim zdaniem ja tę walkę wygrałem. Sędziowie widzieli inaczej. Później ta przegrana przed czasem, no i ostatnio ze Stevensonem. Dlatego z każdej, z każdej porażki coś wyniosłem. Ostatnia porażka ze Stevensonem dwa razy knockdown. Praktycznie nigdy, nigdy wcześniej nie miałem takiej sytuacji, że byłem na deskach, wstawałem i boksowałem dalej, tak? A tutaj walczyłem do końca. Pierwszej w piątej rundzie leżałem, a jednak jeszcze w dziewiątej zdołałem posłać Steven na deski, także na pewno dla Kibiców była to, dla oka Kibica była to fajna walka do oglądania. Tak jak mówisz, no niestety ją przegrałem, no ale nauczył mnie bardzo dużo, że, że nie można się poddawać, że jest jeszcze kolejna runda i kolejna, kolejna szansa na, na wygranie. Ty praktycznie całą swoją karierę zawodniczą spędziłeś. W Stanach Zjednoczonych, bo już po pierwszej walce zawodowej zdecydowałeś się na wyjazd do Stanów. Jak wyglądały Twoje początki w Stanach Zjednoczonych? Czy to było tak, że od razu pojechałeś tam z zamiarem, żeby zostać tam na stałe, żeby zostać tam na wiele lat, czy może początkowo, początkowo nie miałeś takich planów? Początkowo jakby cała grupa, którą pojechaliśmy, była w Polsce i jakby tu, mie tu mieliśmy mieć bazę wypadową. Stany miały być tylko na dojazd, walka, potrenować na 2-3 miesiące, wrócić do Polski. Pierwszą warkę stoczyłem w Polsce. Dwa tygodnie po tym wyleciliśmy do Stanów, bo tam była organizowana dla nas gala i po tej, po tej gali troszeczkę ta nasza grupa się rozsypała, jeżeli chodzi o promotorów. tak Nie, nie dogadali się co do, co, do, co do tego, że chcą być razem. No i jeden z, z menadżerów. Który, który mieszkał w Stanach, zaproponował mi i Grzeszkowi Stoszyńskiemu, chyba i Mateuszowi Masternakowi, bo to było takich naszych trzech jakby nowych nabytków grupy, żebyśmy zostali, tak? Ja się zgodziłem, chłopaki też i zostaliśmy. Mieliśmy posiedzieć chwilę, zrobić walkę, wrócić do Polski. I tak znowu, tak, ale ja postanowiłem, że, że zostanę w Stanach troszeczkę dłużej, potrenuję. Wiedziałem, że Stany to jest kolebka boksu i, i tam na pewno dobrze boksując zrobię karierę. Rzeczywiście tak było, patrząc z perspektywy czasu, aż, aż do, do dzisiaj. tak I Cieszę się, że dostałem i wykorzystałem tę szansę. W Stanach poznałeś m.in. Andrzeja Gołotę, który przychodził na twoje treningi w Chicago, udzielał ci wskazówek, udzielał, udzielał ci porad. W jakim stopniu te porady Andrzeja Gołoty pomogły ci rozwinąć się jako pięściarzowi? Tak, no Andrzej przychodził nas na treningi. Widywałem go, znam się bardzo dobrze z, z, z panią Mariolą, małżonką Andrzeja. Pomagam mi w różnych sprawach, bo jest adwokatem w Chicago. Także dobrze się znam z, z, z całą rodziną. Andrzej na pewno. Jest doświadczonym pięściarzem i, i stoczył tych walk dużo. Nieraz wychodził do naprawdę świetnych zawodników o Mistrzostwo Świata. Dlatego tego, te tego rady były bardzo trafne. Zawsze przykładał wagę do lewego prostego, który swojego czasu miał, miał świetny, szybki i bardzo precyzyjny. Dlatego też fajnie jak. jak jakby fan, fan z młodości, tak i człowiek, na którym kiedyś się wzorowałem na treningu udzielać ci wskazówek, dlatego no, było to dla mnie fajne, fajne miłe i, i myślę, że też w jakimś stopniu mi pomogło. No właśnie Andrzej Gołota już rok temu zakończył swoją karierę zawodniczą. Czy twoim zdaniem byłby dobrym trenerem? Myślę, że Andrzej troszeczkę nie ma cierpliwości do tego, żeby, żeby być super trenerem. Oczywiście jest to tylko moja opinia, ale no, musi spróbować tak. Musi spróbować mieć jakiegoś zawodnika, zrobić parę walk, jakby nauczyć go od początku. I wtedy, wtedy się okaże, czy Andrzej jest dobrym trenerem, czy nie. Także jeżeli, jeżeli chciałby zostać trenerem, to, to jak najbardziej ja jestem za. I, i myślę, że myślę, że w tej, w tej, w tej trenerskiej roli na pewno nie byłby na straconej pozycji.